Cześć, witajcie, z tej strony Gaźnik. Witam was w kolejnym odcinku z Polskiej Wsi na Wojciechowo 1996. W dzisiejszym odcinku, tak jak mówię na początku, pokażę, no jak oglądaliście ostatni taki krótki odcineczek, to doszły do nas nowe nabytki, doszła Simba Farma Prasa. I tutaj chodźmy do parku maszynowego, lekkiego. Owijarka Ursusa miała być Simba Tekla, ale powiedzieli, że w cenie jest Sipmy Tekli, dowódcą mi, bym sobie wybrał lepiej Ursusa Z586. No więc tak postanowiłem. A w dzisiejszym odcineczku zajmiemy się wywożeniem obornika, wymieniłem to w CDF rozrzutnik. Mój poszedł na wyletki, ja kupiłem sobie takiego forsznita, większy, lepszy. Zobaczymy jak będzie rozrzucał. Nie, obornik postaram się rozrzucić dzisiaj na tym polu. I może na polu tutaj, na takich dwóch polach sobie rozrzucimy. To tak nie ma sensu praktycznie. Dobra, czekajcie. Dobra, to trzeba brać to taką od góry niestety, no bo... Trochę wejdzie tego obornika na to coś, na to ruskie coś. Kajsik dzisiaj sobie popracuje. Ogólnie mam parę tematów, tylko sobie mówię, wpierw załaduję rozwodnik, parę informacji i takich innych rzeczy. Dobra, to sobie ładujemy. Zobaczymy jak w ogóle wejdzie ten łyżek obornika na tutaj na to właśnie tego forsznita. I jak mówię, załaduję rozrzutnik, poruszę parę tam tematów, takich innych rzeczy. Wow. Trochę za pani nie za dobrze. W ogóle jak nagrywam, to jest niedziela, a wczoraj powinien trochę pójść spać, mogę być trochę niewyspany, no ale... Pomijam, powinien gdzieś po trzeciej spać. Dobra, jeszcze ze dwie łyżki wejdzie. Ogólnie tak zerwą nas ten, nie wiem, jeszcze będzie miał odcinków, a że powiem też z tymi odcinkami teraz będzie, no na pewno będzie tak siano kiszonkę trzeba będzie zrobić, siano kos, to już jest dwa odcinki, trzy odcinki trzeba będzie zrobić, bronowanie to jest już trzy odcinki. Siewy i takie inne to jest już 5 odcinków. Orka 6, karmienie krów 7, ziemniaki 8, buraki 9 i jakaś akcja 10. Jeszcze tak około 10 odcinków myślę. To było 10-11 odcinków jeszcze będzie z tej serii, o taką myślę, na Wojciechowie. Do końca sierpnia się wyrobimy z serią. Ogólnie też teraz będą się pojawiały filmiki z Rala, bo wiecie, żniwa i te sprawy. Żniwa i te sprawy, więc będą filmiki z Rala. O, już mamy pełny, dużo we w miarę. O, teraz będziemy poruszać na tym żniwa i te sprawy. To są zaproszenia na nagrywanie, mam zaproszenie na nagrywanie New Hollanda CX6080. W jednego bizona już mam praktycznie całe żniwa obłożone, tak by z kola gadać. Wyjdziemy się na pole i zaraz zaczniemy tematy. Sobornik V2. O, ładnie rzuca.
Nie sobie wziąłem takiego większego Ursusa, po prostu rozrzutnik, żeby było mi wygodniej. No i co, między innymi chciałem poruszyć takie coś, że odcinki może teraz będą trochę częściej, ale mogą być też rzadziej, ponieważ jest tak. Mam fajny myk na serię Ugaź mi was w podwórku. Może w poniedziałek jakoś dostaniecie odcinek właśnie z tego mowy i serii, co mam Ugaź mi was w podwórku. Tylko trochę w innej formie. Będzie mi się zajmować, mi się zda. Myślę, że seria wam się podoba teraz mocno, naprawdę. Bo ja się postarałem, znaczy poprosiłem parę osób. I to młody jedna osoba mi skombinowała, pozdrawiam ją. I zobaczycie ogólnie, co tam się pozmieniało i co będzie. Myślę, że tamta seria naprawdę będzie. Jeżeli tamta seria wam się spodoba bardziej od tej, będzie tam odcinki, mowy będą części z tamtej serii. Chociaż to jest jak na razie ta seria Ugaź mi was w podwórku, to jest seria poboczna z Farminga. A to jest moja główna seria, czyli Polska Wieś na Boćkowie 96 po pomieszanym sezonie. Boćkowo fajna mapa, jedynie co nie ma modu wapna chyba, ale czy nie wiem, czy nie ma modu wapna, czy nie działa po prostu. Dobra, i ostatni, co jak widzicie, ten rozrzutnik bierze więcej, przynajmniej się szybko nie kończy z niego obornik, bo jest taki myk, że w Warfarmie mi się szybko obornik już skończył praktycznie, można było powiedzieć. A tu sobie patrzcie, 3 przejazdy już w pole mam. O, nie, że 3, może 4. Bo i pole jest rozrzucone, a w Warfarmie bym miał problem. Czy problem? Znaczy nie, ażeby mi się już dawno obornik skończył. I postanowiłem, a sprzedam Warfarmie i sobie kupię takiego rozrzutniczka fajnego. Nikt mi nie zabroni. Proszę Piotrek. Piotrek to wszystko ma wybronić. Mam nadzieję, że nikt nie używa tego rozrzutnika w sezonach u chłopaków, bo nie chcę wyjść na złodzieja modów z sezonów. Ale na razie jest ok, jak widzicie, może nie jestem taki jakiś tam wyspany, no mówię, no późne godziny chodzenia spać, no to dają sobie siwe znaki. Że ten odcinek nie będzie jakiś taki za długi, 20-minutowy i kończymy, no bo to sens nie ma, dobra, 13% mamy, ale musimy się doładować. No dwa pola sobie wrzucę, żeby tak było na podorywkę. Co teraz wydzielę jakoś z tej strony. Na podwórku mi skacze ten rozrzutnik. A się dobrze działa. Dobra, musimy pójść teraz to pole. To jeden rozrzutnik powinien wystarczyć. Jakby nawet zostało coś na rozrzutniku, to byśmy na to jedynie sypnęli jeszcze. Dobra. Bierzemy się załadowanie. Bierzemy się załadowanie, bo trzeba. Ładnie. Ramię tak nie wygodnie z kabiny trochę jest ładować, więc wolę sobie zawsze z takiej perspektywy ładować obornik albo coś. Ogólnie chciałem zrobić takie wakacje, serię w starych farmingów, zaczynając od Sim Traktora, później po Farminga 08 i 2009, a problem jest w tym, że po prostu już się nie wyrobię z tymi krótkimi odcinkami w wakacje, ponieważ problem jest w tym, że już pomału się wakacje kończą, już został nam miesiąc wakacji, tak? Siadam ostatni dzień lipca. Jak ja to nagrywam, więc wakacje się kończą. Do szkoły za miesiąc trzeba wrócić. Nic się nie zrobi z tym.
Wejdzie to? Nie, no jeszcze chyba na łyska wejdzie. I ogólnie nie wiem, chciałem zrobić jakoś na mapce jednej, ale no już na... Chciałem kiedyś jeszcze zrobić serię na jednej mapce, ale znaczy no, chciałem znaczy ona będzie myślę o właśnie po Boćkowie ta seria z tamtej mapki. Ponieważ to jest, myślę, że z tym Boćkowo skończymy na koniec sierpnia, początek września od tego. A tamtą serię byśmy zaczęli tak właśnie miesiąc, fajnie by było jakbyśmy zaczęli tamtą serię miesiąc przed premierą Farminga 17, bo seria by się toczyła, jakby był już Farming 17 również i by były na przemian właśnie odcinki z Farminga 17 wtedy i odcinki z Farminga 15, czyli z tamtej serii co chcę zrobić. A jeszcze nie wiem czy to wypali, to muszę pogadać z Imeto, bo jak chcecie jakiś dobry modpack, to proponuję skontaktować się z Imeto. A czy nie musicie, znaczy nie, to nie chodzi mi o to, że macie pisać od razu no, gdzieś czy coś, że Imeto zrobisz mi modpack czy coś takiego, ale mówię, jak chcecie jakiś modpack, to żeby mody wam nie lagowały albo coś, to słuchajcie, ja sobie robię sam modpack i sami widzicie, jaki jest czasami efekt, że odcinek nie wyjdzie albo coś, bo solagi. Tutaj sobie zrobiłem atak podboczkowo, ale no, następnym razem już będę się zgłaszał właśnie do Imeto po modpaka. I właśnie Imeto bym nam zrobił pod tą serię modpak i byłaby taka fajna seria miesiąc przed premierą Farminga 17. Byśmy zaczęli właśnie, no i właśnie byśmy mieli serię w trakcie z Farminga 15, czyli to, co planuję, czyli to będzie seria, już wam powiem dokładnie jaka, czyli to będzie PGR na jakiejś mapie PGR-owskiej, nie wiem, Piotrkowi nie chodzi, Czech Walei, jak wiecie, jaki Walei, czy jak to się tak nazywa. Wiecie, jaki jest Piotrka komputer, no to nie ma co kamować się, będziemy szukać jakiejś innej mapy PGR. Będziemy szukać jakiejś innej mapy PGR. Jeżeli jeszcze mam jeszcze pod wybraniem PGR od Krzycha, czyli PGR Radowski, pozdrawiam Krzycha, bo wiem, że mnie oglądasz, od serii, której robiłem na jednej z twoich map, czyli Classic Season, czy coś w tym stylu. I właśnie będzie mowy to PGR od niego, a jak nie, to byśmy zrobili z jakimiś ursusami na Agro Pomorzu. Po prostu całego, kto by chętny był, po prostu z TS-a by dochodził, takie duże akcje byśmy nagrywali. Nie to, że właśnie, że tak jak ja to sam nagrywam sobie na singlu, a tam jakieś czasami serii na multi, wpuszczę wam. A jeżeli to single player, bo mój internet nie mogę uploadować modów w paku, bo mam za słaby internet. Tak samo jest z filmami na YouTube, długo się trochę wysyłają, ale co zrobić? Co zrobić? Ale jeden plus, że teraz jak mam nowego kompa, to jest szybciej rendering, bo rendering mi zajmuje niecałe 15 minut. I co by tam właśnie jest ty. I fajnie by było właśnie, że jak ja wam powiedziałem, że słuchaj, raz w tygodniu będzie, znaczy albo 2 razy w tygodniu będzie właśnie na tym PGR, no i 17, i tak byłaby seria na zmianę. Ale nie wiem, jak to podzielić, bo wtedy to się tak nie zastanawiałem nad tym zbytnio. Ale myślę, że jakoś się uda to podzielić obowiązki na to wszystko, więc. Czy nie są obowiązki, to jest rozrywka, tak? I tak jak właśnie mówię, chciałem wyrobić tę serię starszych symulatorów, gospodarek i nie wyszło, tak? No, nie wyjdzie i tak już to. Zaraz filmiki z Reala dojdą jeszcze, no to już trochę już będzie tego, tak? Miała być jeszcze, Michał miał robić serię, pozdrawiam Michała. On pozdrawiam Michała, tego z Anioła, Michał Anioł. Tego, co na YouTubie z Piotrkiem kiedyś nagrywał, miał robić serię i nie wiem, czy u niego ta seria też wypali, bo na razie nic nie mówi o niej.
Wiem, że chcę zrobić serię, ja taką dużo, ze wszystkimi członkami naszej ekipy TS-a i nie tylko, się mogli powiązać w jedną jedność i zrobić taką serię. I mam 15 minut odcinka, ja skończę to pole. Ten obornik gdzieś tam rzucę kawałek na poletku jakimś małym i od tego będzie, a to już 10% to nie. Teraz tutaj rozrzucimy. Zarąbiście ten rozwód fajnie rozsypuje. W ogóle mogę mi w podwórku, jak będzie ten odcinek następny, to zobaczycie, co mam tam fajnego ogólnie. Dobra. Dobra, robota na dzisiaj skończona. Dwa pola, tak jak było mówione, rozwiezione. Jeszcze sobie się posprzątamy na gospodarce, tylko tam poukładałem maszyny. Właśnie mówię, fajnie by było, możecie pisać w komentarzach, czy wam by się taka seria podobała z PGR-u i by były na zmianę odcinki z 17 i z 15, czy tak nie za bardzo by ta seria wam się podobała teraz tak. O ku, tego nie było. Nie było tego, nic nie widzieliście. Myślę, że się wam spodobała, ale też chciałem zrobić serię, ale też już jest za późno. A czy by było za późno na nią? Jeżeli, bo nie wiadomo, czy wspólny sezon z Piotrkiem. Nie wiadomo, co będzie z tym sezonem na razie, bo Piotrek się zastanawia, bo chce go dokończyć, ale jeszcze się tak zastanawia. Mieliśmy nagrywać dzisiaj, ale wyszło, że nie wiadomo, czy nagramy. Nie wiadomo, czy Piotrek go nie zakończy, ponieważ nie, jak było mówione tam w paru odcinkach, że Piotrek chce zakończyć karierę na YouTube, niestety, bo wiecie, no on ma też komputer niezbyt taki, znaczy to nie chodzi mowy o komputer, po prostu mowy musi nie chcieć albo coś i dlatego mowy zakończyć, ale jeżeli Piotrek zakończył sezon wcześniej, chociaż się tego nie chce, bo mi się ten sezon na Westbridge'u podobała bardzo, tak jak wszystkie moje serie, podobają mi się bardzo. To nie chcę tego, ale jakby Piotrek zakończył sezon, bo ja chcę, bo nie wiem, bo jak wiecie, CS jest u mnie na kanale, oprócz farminga jest Counter Strike, jest Hearthstone. A nie wiem, czy by nie po prostu nie zrobić jakiegoś niedzielnego grania albo sobotniego grania, coś w tym stylu. I po prostu nie zrobić serii, nie odnowić serii z tego. Pamiętacie, starą serię, no jeszcze na laptopie grałem, zakupiłem sam nowego kompa serię z Classic Season, czyli tam klasyczne maszyny. Teraz dużo takich małych w Polsce, takich mapeczek to wychodziło malutkich akurat. Więc myślę, że wam się to może spodobało, ale nie wiem, czy to wyjdzie, na pewno, naprawdę. Jeżeli to, jakbym zakończył serię tą i z PGR-u, jakby były już taka 15, może trochę zapomniana, byśmy zrobili reaktywację, albo już by ich 17. Dobra. Już się trochę rozgadałem i tak, w tym odcinku, no bo to już może nasz odcinek dobiega końca, no bo było na tyle. No rozwieźliśmy obornik na dwóch polach, trochę porozmawialiśmy, no co, no i co, ja się będę z wami żegnał. Widzimy się w następnym odcinku. No i co, do następnego, cześć, no i pa, pa.